tam już fani Scorpions, się zbierają na zewnątrz. Tam. Dzień dobry. Kamil. Dzień dobry wszystkim. Podoba się dla mnie. Słuchajcie, mamy leciutką obsługę, potrzebujemy 3-4 minutki. Dobra, ja już to wszystko wyłączam. To nowy ład. I co? No i chwilkę potrzebujemy jeszcze. No i Kamil się chowa za balonami. Bo filigranowy zawodnik, on stanął za balonem i nie ma. Ja no. Tu się schowam o taką. Pokupowali te rowery karbonowe, ubierają się w obcisłe ciuchy i udają. O, tak zawsze o nas mówili. Dobra, słuchajcie, zapraszamy, czujcie się jak u siebie w domu czy gdziekolwiek. Róbcie co chcecie, zapraszamy. Wchodźcie serdecznie do środka. Odważne słowa, róbcie co chcecie, jak w domu. I co? I co ty powiesz, my friend? Sądziłeś w ogóle, że tyle ludzi przyjdzie na 11? Mało. Ale idą jeszcze z prawej, z lewej nie. Nadciągają watachy. Słuchajcie, to były naprawdę bardzo kilka intensywnych miesięcy. Otwieraliśmy Warszawę, zmienialiśmy mocno panel klienta w sklepie internetowym, zmienialiśmy system operacyjny, żeby nasze zamówienia wychodziły do was jeszcze szybciej. Robimy to specjalnie dla was, zapraszamy jeszcze do środka. Jeszcze zalało nas. Jeszcze mieliśmy powódź w magazynie głównym. Zapraszamy serdecznie do środka, wchodźcie. Heja. O, bony jakieś dają. Dawaj bon dla mnie. Bon. A to tylko tu mogę zrealizować, tak? Nie. Maciusz, bon, bardzo proszę. Jeden mi został, to jeden podaruję. Bardzo proszę, Chata Bogata, częstujcie się. Pamiętajcie, że częstujcie się, to jest naprawdę dobry wyraz, ponieważ tutaj czekają na was owoce, czeka nawet tort. Dajemy wam właśnie szampana. Wszystko to jest właśnie dla was. Abyście mogli nie czuć się skępowani, tylko właśnie abyście byli razem z nami dziś na tym naszym wielkim otwarciu. Co te dzieci mogą robić, żeby móc być w plaży faktycznie dobry? Nie mówię, że to, żeby być takim jak ty, ale żeby jednak móc dobrze wykonywać ten sport. Przede wszystkim muszę chcieć. Można absolutnie do ciebie zmuszać. Jak się podoba nowy sklep? Jakie odczucia? Bardzo. Bardzo fajnie. Nie no, fantastycznie. Fantastycznie, że chłopaki z Podlasia postanowili przyjechać tutaj do centralnej Polski. Zaszczycić nas obecnością. Od razu zaszczycamy my. Nie tylko sklep, ale i fitting. Ja miałem dzisiaj fitting jako pierwszy klient sklepu. Jak odczucia bezpośrednio? No, fantastyczne. Zdjęliśmy 10 kilo obciążenia rąk. Jest różnica. Różnica wielka, także polecam. Spójrz na te podkrążone oczy, więc... Tak jest. I zainteresowanie nawet mnie zaskoczyło. Jest bardzo średnio. Polecamy się. Jest drogo, ale profesjonalnie. Mało śmiesznie, ale zabawnie. Siema. Jak się podoba otwarcie? Bardzo fajny sklep. Miałem kawałek, ale warto było przyjechać. Od początku wiedziałem, że to będę. A skąd tak z ciekawości? Stąd, zawsze. Także pozdrawiam wszystkich... YouTube widzów? Tak, YouTube widzów. Nie Tomek i nie Kamil.
jak się podoba ten sklep? Śmiało. Bardzo fajny, dużo rowerów dla wszystkich, od tych najtańszych po 2000 do tych po 50 tysięcy, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A co najbardziej Ci się podoba? To może do Ciebie teraz pytanie. No dzisiaj rowery są super, ale dzisiaj to jednak chyba najbardziej to, że można zobaczyć, porozmawiać i posłuchać Przemka Niemca i Tomka Marzyńskiego. Poczuć atmosferę kolarskiej społeczności w Warszawie. Bardziej chodzi mi o to, powiedziałeś, że już się kończysz powoli tą karierę sportową w kolarstwie, tylko powiedz mi, jak można w tak młodym biegu skończyć? Ile masz lat? Serio pytam. Właśnie nie tak młody jak na kolarza zawodowego. Za chwilę będę kończył 38 lat, więc jest to, myślę, dobry wiek na zakończenie kariery. Wybacz, że trochę odbiegnę od tematu, ale wspomniałeś, że zwiedziłeś świat dzięki kolarstwu. Czy jest jakaś ciekawostka, anegdota, której może nie wszyscy znają, z jakiegoś ciekawego miejsca w świecie, nie musi być może miejsce ciekawe, ale jakieś coś, co na Cię natknęło, co tam zobaczyłeś, co było tak tyle wesołe, śmieszne, poważne, takie, co Cię utkwiło w pamięci, ale nie kolarskie. Czy jest takie coś z pamięci? Wiesz co, ciężko wybrać tylko jeden moment, bo takich momentów jest całe mnóstwo. Ja myślę, że każdy zakątek świata ma w sobie coś wyjątkowego i jakby z każdego miejsca można zaczerpnąć coś, co może później wprowadzić swoje życie, więc nie jestem tutaj w stanie wybrać jednej takiej sytuacji. Myślę, że takich sytuacji było multum i właśnie takie sytuacje później tworzą nas jako ludzi. Jak się podoba? Bardzo się podoba, świetny sklep. Jakieś uwagi na przyszłość? Czego brakuje? Myślę, że niczego nie brakuje. Wszystko jest na swoim miejscu, jest ładnie poukładane. Sklep z prawdziwego zdarzenia, taki prawdziwy salon. Jak się podoba nowy sklep w Warszawie? Dopiero zwiedzamy, ale robi wrażenie. Jak się podoba nowy sklep? Bardzo się podoba. Nie byłem jeszcze na górze, nie widziałem żadnych rowerów enduro. Jak się podoba nowy sklep? A bardzo dobrze. Bardzo fajne miejsce. Kolejny fajny punkt na mapie Warszawy. Zrobiony z rozmachem. Miła atmosfera. Także super. Pójdę na obiad zaraz do Chińczyka. I mam pytanie, jak się sklep podoba? Sklep jest świetny. Dużo ludzi. Świetny asortyment. Bardzo miła obsługa. Jestem tutaj z synem, więc syn się zajmuje dziecięcymi rzeczami. Ja oglądam te rzeczy, które mnie interesują, ale ogólnie atmosfera jest super. Cieszę się, że jesteście tutaj z Białegostoku w Warszawie. Ja jestem Krakusem, który mieszka w Warszawie, więc super. Cieszę się, że tu jesteście. Jak się podoba nowy sklep? No średnio. A czemu średnio? Dla mnie średnio to już i tak jest nieźle, więc jest dobrze według mnie. Kamilu, a jak panu się podoba nowy sklep? Ładny sklep jest. Jest w
Bardzo dużo gości się nie spodziewaliśmy. W ogóle bardzo dziękuję wszystkim za przyjście i już. Jak się podoba nowy sklep? Super jest. Najlepszy w Polsce. Co najbardziej się podoba? Wszystko. Jakość sprzętu, wybór bardzo duża. Tak. Super, dzięki bardzo. Dzięki. Co Kambodża ma wspólnego z Rotterdamem? To, co mamy dzięki rowerom, my zazwyczaj, czy jakąś rekreację, czy fan, w przypadku Kambodży sprawia, że pewne dzieci po prostu mogą chodzić do szkoły, a raczej jeździć rowerami. Chodzi o to, że są to często odległości 5, 6, 7 kilometrów i gdyby nie rowery, to wiele z tych dzieci nie mogłoby w ogóle uczęszczać do szkoły. A dzięki temu, że pojawiła się taka inicjatywa, żeby kupować dzieciakom rowery, mogą po prostu odbierać edukację. Jak się podoba nowy sklep? Super. A co najbardziej się podoba? Cały kształt jest fajny, fajne rowery, fajny sprzęt, jest Tomek, jest fajnie, także super. Tomek czy nie Tomek? To Kamil czy nie Kamil? No właśnie, Kamil czy nie Kamil. Dzięki bardzo. Powiedz nam, jak ci się podoba nowy sklep? No, co ja mogę powiedzieć? Trek, pierwsza klasa. Tak samo jak i Speed Rowery w Białymstoku. Tak, nie ma co tutaj mówić. Zawsze idą z rozmachem, tak jak widzicie sami. Teraz będzie nowy rowerek od Treka, zobaczymy. Poligon bardzo fajnie się spisywał. Teraz będzie nowa maszyna, nowy sezon, nowe postanowienia. Pan chce rower kupić, a nie ma? Nie ma, który kupasz. A co mam się zapytać? Jak się podoba nowy sklep? A, no to pytam, jak się podoba nowy sklep? Bardzo fajny, zdecydowanie. Tylko rowerów mało, no niestety. A co najbardziej się podoba? Kompetencja sprzedających. Tutaj przyjechaliśmy za gwiazdą internetu specjalnie. Ja myślę, że ciasto. Jeszcze nie testowałem, także... To można ciasteczku i kawiczku. Loża ekspertów, także trzeba tutaj wymaglować pana Tomka, także... My się zaraz dogadamy, to koniec wywiadu. Jak się podobało otwarcie? Bardzo, jestem bardzo zadowolona, najbardziej z zakupu. Nowy rower to nowe postanowienie na nowy rok. Tak, zrobić na nie bardzo dużo kilometrów. Gdzieś w terenie, po Polsce, na jakaś fajna traska. Mianowicie przed wami, przyjechać Kamil. Brawo pani! Słuchajcie, ja przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za tak liczne przyjście wszystkich. Miałem nadzieję, że będzie dużo ludzi, ale to, że będzie taka duża ilość ludzi, to się w życiu nie spodziewaliśmy tego. No nie myśleliśmy chyba, że aż tak to się uda. Bardzo wszystkim dziękujemy.
Mamy nadzieję, że będzie to jakiś nowy, fajny punkt na mapie Warszawy, bo staraliśmy się, a tak naprawdę co ja będę kłamał, Angelika tak naprawdę starała się, żeby ten sklep wyglądał tak jak wygląda. Bez niej on by nie wyglądał, w styczniu, w lutym on by się nawet nie otworzył. Także ja, Angelika, bardzo ci mocno dziękuję. Ojejku, pracy było dużo, słuchajcie, na otwarcie przyszło kilkudziesiąt osób. Jak już ich powitaliśmy z Tomkiem, z nie Kamilem, jak znacie, zeszło całe ciśnienie, już było trochę lżej. To był naprawdę bardzo intensywny okres. Bardzo jeszcze raz wszystkim dziękuję. I oczywiście cieszymy się do okolicy. Właśnie ludzie, brawo wszyscy! Oczywiście. Brawo! A wam się cieszą twarze. Ale super. Zamknęliśmy już ten przybytek dobroci. I co, chcę, żebym ci pokazał kotki, tak? Chodź za mną. Tu mamy tak, stół z nogami, a chodź tutaj za mną. Tu były zawody. Ja zaraz tam przyjdę po pizzę. To odłóż dla mnie. Nie wiem, ten coś nagrywa. Tu mamy, no co, mamy rowery wszędzie, no generalnie, no. Tu mamy pokrowiec na rower. O. Tu mamy ubrania. Tak, mamy Asosa, mamy Bontragera. Generalnie tam mamy przymierzalnię. Możesz tylko tak pokazać. Mikrofon mam, ale tam nie wchodź dalej, bo tam kartony, bo musimy porządek zrobić. Czy ja nic nie muszę tak naprawdę. Chodź tędy. O, tutaj o, taką. O. O, tu pójdziemy, o, idzie za mną, idzie. Tu mamy wybór akcesoriów, dobrze mówię, akcesoriów? Tak. Gadżetów rowerowych. Chodź do mnie. Tu jakiś taki do przymiarki mamy narządź. To fajne może być, wiecie? Idziemy dalej. Czy już? Dalej. Okularki mamy. Rudego. Ale to nie od Rudego. Pana, tylko od Rudego firmy. Chodź, o, tu krowę mamy. Nie. Idziemy dalej. Tu mamy rowery i widzę elektryki stoją i jakieś trekkingowe i miejskie. Tu mamy studio Precision Fit. Zachodzisz? Dobra. To idziemy dalej. Idziemy do łazienki. Jakieś koła powiesili. Nie wiem po co. Dalej. Tu mamy dziecięce rowery, jak widzicie. Są też marliny w małych ramach, bo też mogą być dla dziecków. Co my tu mamy? Tu mamy elektrę. Fajne rowery. I co, idziemy na górę, chcesz, tak? Do serwisu jeszcze. Do serwisu? No to chodź. Ale ten, kto był, to widział i wie. No tu mam taki o serwis, o. Izydorku, kończ, bo już pizza czeka. No to widzisz, chodź na górę, kamerzy. Zdecydowanie czas najwyższy iść zjeść. Koniec na dzisiaj pracy. Ale możemy już kończyć, czy iść na grę bez... Idź do pizzy, Tomaszu. Pokaż pizzę. Ja, pizza.